Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kim jest klaun? Najprościej ujmując, osobą, która potrafi zrobić z siebie głupca, by rozbawić innych. Jest to notka z Facebooka na stronie moich gości, czerwone noski klaun w szpitalu. Cześć, z tej strony Karola Zuber, to kocioł kulturalny w Radiu Pryzmat. Nie mogłam się doczekać na tą audycję, naprawdę siedziałam jak na szpilkach. Moimi gośćmi w studiu jest Agnieszka Kolanowska. Dzień dobry. Oraz Michał Brańka. Dzień dobry, cześć. No, to są właśnie artyści z czerwonych nosków klaunów w szpitalu, którzy opowiedzą nam o tej organizacji, opowiedzą o tym, co robią, jak leczą śmiechem, bo to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Także prawdziwi lekarze przyszli. Lekarze duszy. Do studia. Tak, tak, tak. No, nasze postaci są doktorami, są siostrami, więc w pewnym sensie jesteśmy tymi lekarzami, ale bardzo specyficznymi. Tak. Ale też warto też nadmienić, że chodzimy tutaj do dwóch szpitali w Krakowie. Tak. Do szpitala w Prokocimiu. Dziecięcy szpital w Krakowie. Uniwersytecki szpital dziecięcy, tak, w Krakowie, właśnie. Tak. A drugi wojewódzki szpital dziecięcy imienia Świętego Ludwika. W Krakowie. Tak, to są te dwa takie szpitale tutaj w regionie krakowskim, które odwiedzamy regularnie, co tydzień. Co tydzień zawsze jesteśmy mniej lub bardziej w tych samych godzinach, ale w różnych składach, bo w Krakowie artystów klaunów jest nas pięcioro. Tu akurat jest z wami doktor Laurka Recepturka i doktor Siemanko. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Czerwone noski klaun w szpitalu są partnerem działającej w 11 krajach fundacji Red Noses Clown Doctors International. Co to jest za organizacja, fundacja? Jaka jest geneza jej? To znaczy Red Noses jest tak naprawdę taką organizacją parasolem, która, tak jak powiedziałaś, zrzesza partnerów z różnych krajów. Główna siedziba Red Noses jest w Austrii i tam wszystko tak naprawdę związanego z Red Noses się zaczęło. Tam też jest nasza szkoła, Międzynarodowa Szkoła Humoru w Wiedniu. I zaczęło się od Rotenazen Österreich, czyli tej organizacji austriackiej. A obecnie są to również czerwone noski w Polsce, organizacje w Czechach, w Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Niemczech, Chorwacji, Węgrzech i w Palestynie. Mhm. I tak naprawdę to w 1994 roku powstało Red Noses. W Polsce organizacja Czerwone Noski Klaun w Szpitalu istnieje od 2012 roku. Ta organizacja, dlatego mówię, że ona jest takim naszym parasolem, bo ona cały czas bardzo nas wspiera. Oni dają nam takie troszkę know-how, jak prowadzić tę organizację, jak szkolić klaunów, jak tym wszystkim zarządzać, no i jak sprawiać, żeby w tych szpitalach było coraz więcej ciepła i uśmiechu i żebyśmy mogli działać skutecznie. Oni dają nam wszystkie, całą wiedzę i całe umiejętności, a my staramy się z nimi zrobić co tylko możemy i najlepiej, jak potrafimy. Tak, jeszcze nadmienię, że właśnie samo zostanie czerwonym noskiem wcale nie jest taką prostą rzeczą, bo my stanęliśmy do castingu, który trwał 3 dni. Potem przez pół roku jeździliśmy na różne szkolenia, gdzie szkolili nas z zakresu grania na ukulele, różnych wykonywania slapsticków, trenowania śpiewu, z czego my jeszcze mieliśmy, pracowania z lalką na przykład. I po tym półrocznym szkoleniu dopiero mogliśmy wejść do szpitala, ale też nie w takich dwójkach, jak teraz chodzimy, tylko tak naprawdę musieliśmy zaobserwować trzy wizyty. Czyli w cywilu, tak, czyli byliśmy tak jakby z zewnątrz. Tak. Potem weszliśmy na kolejne 3 wizyty jako trzeci klaun, a dopiero po tych 3 razach weszliśmy jako nasza dwójka. Albo ja, Michał, tak. Dwójka, albo Ewelina. Jeszcze dochodzi Ewelina, Mateusz i Asia. Tak, i mimo iż rozpoczęliśmy, no powiedzmy te 2 lata temu, my akurat z Agnieszką jesteśmy z tego samego naboru, zaczęliśmy już te wizyty w dwójkach, to cały czas mamy naszych starszych kolegów, którzy przyjeżdżają do nas na coaching, żeby jeszcze nam coś podpowiedzieć, jeszcze... W którą stronę możemy bardziej pójść, gdzie możemy na przykład bardziej ściągnąć, bo jest na przykład tego za dużo. Więc z każdej wizyty też piszemy...
raporty, więc tak naprawdę w naszej organizacji czasem tak mówimy, że śmiech traktujemy bardzo na serio i staramy się do tego przygotować jak najlepiej. Każdą wizytę na każdym oddziale zaczynamy też od wywiadu z personelem medycznym. I z każdym dzieckiem pracujemy indywidualnie przy łóżku. To też nie jest tak, że my przychodzimy do szpitala, robimy show dla wszystkich i potem znikamy. I jeszcze co jest ważne, że przed wejściem też w ogóle na salę do dzieci zawsze pytamy, czy możemy wejść. Tak. Bo to jest istotne pytanie, bo jeżeli na przykład widzimy, że ktoś nie chce albo ktoś śpi, to my się bardzo delikatnie wycofujemy z tego obszaru i idziemy dalej. Każdy z nas, co jest przecudowne, każdy z nas ma jakiś taki swoje zaplecze umiejętności i możemy je wykorzystywać w klaunowaniu i przecudowne jest to, że wszystko to, czego się nauczyliśmy w klauningu, bardzo nam pomaga w tym, co robimy gdzie indziej, w byciu muzykiem, w byciu aktorem. To jest najcudowniejsza chyba praca na świecie. Tak. Co was pchnęło do tego, żeby dołączyć do tej organizacji? Ja powiem tak spontanicznie, bo ja tak sobie już kiedyś ten był casting w Krakowie, tak nie wiem ile lat temu, ja sobie myślałam, o jak fajnie, muszę się wybrać na ten casting, ale w tym momencie miałam wyjazd z Teatrem Figur gdzieś za granicę na festiwal i nie mogłam uczestniczyć w tym castingu. I nagle patrzę 2 lata temu, jest znowu, no to co, startujemy. I po prostu poszłam na casting, no i dostałam się dalej do pół roku, ale nie wiedziałam, że jeszcze dodatkowo będę pół roku dalej szkolona, bo myślałam, tak, że przez te 3 dni spoko, jestem, to już jestem w fundacji, a tu nie, to nie było tak łatwo, trzeba było jeszcze te pół roku przeczekać. Ale się nie zniechęciłam. Nie zniechęciłam się. To był też bardzo przyjemny casting, chyba w życiu się tak nie uśmiałem jak wtedy na tym castingu. Moja historia jest... powiem to bardzo. Kiedyś, wiele lat temu z Teatrem Próg z Wadowic, który współtworzyłem, tworzyliśmy spektakl inspirowany troszkę postacią Patcha Adamsa. To jest jeden z takich, powiedzmy, protoplastów terapii śmiechem. Również z tym teatrem nie chodziliśmy do szpitali jako klauni, ale mieliśmy taką tradycję, że odwiedzaliśmy co roku z kolędami, bo dużo muzykowaliśmy. I w pewnym momencie po prostu przestaliśmy się tym zajmować, zajęliśmy się czymś innym, a ja za tym okropnie tęskniłem. I za tematem terapii śmiechem, i za odwiedzaniem szpitali. No i jak tylko pojawił się casting, to od razu gdzieś stwierdziłem, że tak, chcę i spróbuję, i jak się udało, to już było w ogóle ekstra. I troszkę jest dla mnie osobiście tak, że wszystko chyba, znaczy bardzo wiele rzeczy, których ja szukałem na scenie jako aktor, znalazłem gdzieś w pracy w szpitalu jako klaun. I zarówno w zakresie jakiegoś takiego wyzwania artystycznego, i też w zakresie tego, że chcę wiedzieć, że to, co robię, ma realny wpływ i ma sens. Tak. Jeszcze dodam coś do Michała, że to jest też fajne, że my przez te pół roku budowaliśmy swoją postać. To też jak praca aktora nad rolą. I budujemy ją cały czas tak naprawdę, bo cały czas sobie ją doskonalimy i cały czas próbujemy jeszcze więcej coś do niej charakterystycznego dodać, żebyśmy byli coraz bardziej rozpoznawalni w swoich postaciach. Tak, chciałbym dodać, że te imiona to nie na tym się kończy praca nad postacią. Cały czas jeździmy do Międzynarodowej Szkoły Humoru, gdzie mamy też takie zajęcia jakby zbudowania postaci, dowiadywania się czegoś nowego o niej drogą różnych ćwiczeń, pracy z mistrzami tej sztuki klaunowej i dowiadujemy się czegoś o swoim ciele, jak się poruszać, kiedy każdy z nas ma jakieś indywidualne predyspozycje i jak wykorzystywać to i nadawać kształt tej postaci, żeby ona była jak najpiękniejsza i przede wszystkim, żeby jakby wachlarz jej umiejętności pozwalał na to, żeby odnaleźć się w każdej trudnej sytuacji, na którą w szpitalu możemy trafić. Jak wygląda współpraca ze szpitalem? W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Świętego Ludwika na Strzeleckiej w Krakowie jesteśmy zawsze w poniedziałki. A w Prokocimiu, w Szpitalu Uniwersyteckim, jesteśmy zawsze we czwartki. Zarówno ten pion administracyjny jest poinformowany zawsze o naszej obecności, jak również oddziałowe, personel medyczny na danych oddziałach, bo w Szpitalu Świętego Ludwika właściwie jesteśmy na wszystkich oddziałach, bo to jest nieduży szpital. Z kolei w Prokocimiu co tydzień jesteśmy na innych oddziałach. No i oni zawsze wiedzą, że my
my będziemy i co więcej, bardzo często czekają. Ja na przykład miałem niedawno przecudowną historię z małym chłopcem. To było na oddziale onkologii i hematologii w Prokocimiu, który miał już wypis ze szpitala. Rodzice byli, miał już wypis od godziny 11 bodajże, czy 10 rano. Natomiast on powiedział, że on nie wyjdzie, dopóki nie przyjdą czerwone noski. I on czekał na nas dosłownie w drzwiach. My tylko weszliśmy na oddział onkologii i był tam ten chłopiec. Zostaliśmy poinformowani, że on czeka, aż te noski przyjdą w ogóle. Chodził z nami, był naszym niemalże asystentem przez cały oddział. No i rodzice czekali razem z nim i no, musieliśmy się pojawić. To bardzo rzadko się zdarza, że odwołujemy. To jest tylko w takich sytuacjach, jak na przykład dwójka klaunów jest chorych lub jeden. Jeżeli jest jakiekolwiek takie ryzyko, że my możemy coś do szpitala przynieść lub drugą stronę, to odwołujemy czy przenosimy, szukamy innego terminu, ale to są wypadki, to są ekstremalne sytuacje. Tak, to staracie się być i rzeczywiście takie sytuacje, jak tutaj mówisz, to chyba uskrzydlają. I pokazują, że warto. Tak, to samo jest, no święty Ludwik to w ogóle nas bardzo dobrze zna, więc on już personel mówi nam po imieniu, czyli siemanko, recepturka przysła. Na przykład mamy ulubioną panią na rehabilitacji, która zawsze, no jesteście, już Oliwia leży, czeka na was. No i właśnie w poniedziałek była taka wizyta, że Oliwka czekała, masowana była, kiedy my nawet puszczamy bańki mydlane, czy zaczynamy... bierzemy swoją świnkę i jakby chodzimy się świnką po jej ciele, to nagle jej ciało się odpręża. Uh-huh. Że tej masażystce, czyli tej rehabilitantce od razu się lepiej pracuje i mówi, o dobrze. Śpiewajcie jej teraz jakąś piosenkę, więc śpiewam też piosenki. Albo mówimy jakieś wiersze i w tym momencie dziewczynka, pomimo że nie mówi i jest sparaliżowana, to jednak jest w stanie jakby się wyluzować podczas tego masażu, kiedy my jesteśmy i coś robimy i zajmujemy jej uwagę w danym momencie. My bardzo często staramy się odwrócić uwagę od tego, co jest nieprzyjemne w szpitalu. Bardzo często jesteśmy przy zastrzykach, przy wymianach wenflonu, przy wszelkich takich działaniach. I w tym pytaniu chciałbym też tak odpowiedzieć, bo my jesteśmy nie tylko dla dzieci. Jesteśmy tak samo dla rodziców i jesteśmy też dla personelu. I w ten sposób staramy się o naszej pracy myśleć. Rodzice też potrzebują tego odprężenia i personel też. To jest bardzo ciężka praca. I czasem to, że my przyjdziemy, gdzieś się powygłupiamy półprywatnie z personelem, odczarujemy trochę postać lekarza czy postać pielęgniarki, to jest bardzo relaksujące i zarówno ci rodzice, jak i personel też na nas czasem czeka, co jest super. I no, też mam taką historię właśnie ze szpitala Świętego Ludwika, jedna przecudowna pielęgniarka, która czasem już niemal wchodzi z nami w nasze działania klaunowe. I kilka tygodni temu w jednej z sal mieliśmy taki temat, że jesteśmy supermodelami i chodzimy po wybiegu. I jedna z dziewczynek, pacjentek oceniała nasze ruchy, czy my się nadajemy na tych supermodeli. Aż tu nagle zauważam kątem oka, że jedna z pielęgniarek czeka tam w przejściu, żeby wejść, więc rzuciliśmy temat, żeby ona też weszła jako ta supermodelka. I ta pani po prostu zrobiła numer przecudowny. Faktycznie weszła jak supermodelka do tej sali, pielęgniarka. Ta dziewczyna po prostu nie mogła uwierzyć, że to jest ta sama kobieta. Też jest człowiekiem, też potrafi się śmiać i wydaje mi się, że tej dziewczynie, dystans na tak, tej dziewczynie będzie łatwiej po prostu być na tym oddziale. I jakiś czas temu, to chyba wspólnie byliśmy zresztą na wizycie, weszliśmy na oddział, chcieliśmy przeprowadzić wywiad. Jak zawsze najpierw przeprowadzamy wywiad z personelem, kto jest na oddziale, jakie dzieci, jakie choroby. Gdzie możemy wejść, czy możemy wszędzie wejść. Tak, żeby indywidualnie do każdego dziecka to dopasować. I akurat wchodząc w gabinecie zabiegowym było malutkie dzieciątko, niemowlę, straszliwie płakało i miało nakłuwane rączki do wenflonu. Mama również była przy tym okropnie zdenerwowana i ojciec, który po prostu stał jak wryty, on jakby jego zamurowało, nie wiedział zupełnie co zrobić i te pielęgniarki strasznie się tam gdzieś siłowały i starały sobie z tym poradzić, z tym dzieckiem, żeby mu po prostu nie zrobić krzywdy przy tym zabiegu. No i my tam zaczęliśmy działać z muzyką, z bańkami, to dziecko
tak się skupiło na naszych działaniach, że się momentalnie wyluzowało. Mama również i tata przy tym wychodzeniu tylko po prostu jakby z niego całe powietrze. Tak. I tyle. I nagle się okazało, że to tak niewiele trzeba, żeby to było dużo prostsze i żeby i rodzicom, i dziecku, i personelowi było łatwiej. Mm-hmm. Po prostu jedno słowo, pomagacie. Robimy co w naszej mocy. Odciążacie też. Czasem jesteśmy bardzo subtelni, bardzo delikatni, w ogóle nie śmieszni, nie staramy się być śmieszni. Staramy się po prostu być i dawać troszeczkę relaksu, choćby właśnie muzyką, witaminami z baniek, bo to są specjalne witaminy oczywiście. To są też to jest również przyrząd do dezynfekcji, pach na przykład stóp. Ale też miałam ostatnio sytuację z Mateuszem, doktorem Chaosem, gdzie wyszliśmy do sali, gdzie mamy czuwały, a dzieci spały. Tak. I my w tym momencie, ona mówi, nie, a my zaśpiewamy bardzo cichą piosenkę i zaczynamy tylko ruszać ustami. I one po prostu były rozbawione i tyle. I po prostu jest chwila, minuta na takie coś, ruszanie ustami i nagle wychodzimy z ukulele i tyle. I taka magia jest w tym wszystkim. Tak, no właśnie rodzice bardzo często, dziecko na przykład śpi albo nie wiem, zajmuje się czymś innym, tabletem, czymkolwiek, albo jest po prostu nastolatkiem i rodzice wtedy mówią, nie, to do dzieci, to gdzieś indziej. A my, okej, dobra, jakby spokojnie, nie ma sprawy, my tutaj w ogóle nie do dzieci, prawda, albo o, jakie piękne dziecko, to jest na przykład rodzic. Mówicie, czego używacie, to może dajmy słuchaczom też posłuchać. Bo tutaj jest cała masa przyrządów. Tak, ale to nie ma ich dzisiaj tak dużo. Tak. Myślę, że właśnie macie na wizytach ich więcej. Tak, mamy więcej. No to jest mój przyjaciel Hieronim na przykład. On służy do... On jest kurą, która rozkurcza, tak? Przykładowo. W razie czego jest jego młodszy kolega, który rozkurcza trudniej dostępne miejsca, jak na przykład ucho. O, pełen zestaw z KFC, bo mamy jeszcze gumowe frytki i dwa kurczaki. Proszę bardzo. Najnowszy wynalazek to jest, czasem staramy się odczarować też ten sprzęt medyczny, strzykawki czy coś. I to jest pojemniczek na brzydkie rzeczy, tak, z którego my zrobiliśmy sobie grzechotkę, która może grać tak, mogą grać dwie. Tu jest jeszcze większy kaliber, to jest pojemnik na mocz, który brzmi nieco mocniej. Tak, no i to są niektóre z tych, zawsze mamy ze sobą też ukulele, świnki, do świnioterapii, aromakiełbasoterapię w postaci gumowej kiełbasy na przykład. Tak, mamy też gumę, która sprawdza siłę rąk. Więc naciągają pacjenci gumę. To jest piękne, że nie jesteście wyreżyserowani i nie macie co do minuty ustawionego planu działania, że robimy to i wychodzimy, tylko jednak żyjecie tym i jesteście w stanie to wszystko dopasować do dziecka, bądź rodzica, z którym improwizujemy za każdym razem, nie mamy scenariusza. Jakby to jest też dla nas taki moment, kiedy wchodzimy do sali, patrzymy, rozglądamy się, mamy takie 3 sekundy i zobacz, co tu można by było. Nawet nie porozumiewamy się między sobą, tylko jakby patrzymy i już wiemy, w co uderzymy po prostu. Tak, są takie momenty. Też ostatnio miałam wizytę z Eweliną, doktor Witaminką z kolei. Inka Witaminka i wchodzimy do sali, cisza. Wszyscy w laptopach siedzą, w komórkach i my tak. Tutaj jest sala konferencyjna. I zaczynamy tam mówić, to może będziemy rozmawiać przez telefon. Wyciągamy właśnie kurczaka i zaczynamy pisać SMS-y. Czy ty będziesz z nami rozmawiał? I patrzymy na tego chłopaka, oczywiście dłubiąc oczywiście w kurczaków, wystukując niby telefon. Bo kurczak to są nasze telefony, tak. Oczywiście. I smart świnie też. I chłopak się na nas patrzy. Ja nie wiedziałam, czy on zareaguje, ale wziął swój telefon. Tak, będę. Yes. Dawaj. To teraz na scenę. O, dziewczyny są. A podoba ci się jakaś dziewczyna tutaj? On, nie wiem.
No i oczywiście, ale i to było historia fajne, historia się tworzy. Historia się tworzy, ale jakby to było fajne, że każdy z nich wszedł w to, że jak my rozmawialiśmy przez ten telefon nasz, czy kurczaka, czy świni, każdy odpowiadał przez swój prawdziwy tak naprawdę telefon. I to było... I tu nam się stworzyła cała sytuacja. Nie musieliśmy w ogóle tam nic wymyślać. Kiedy bawiliśmy się z doktorem Chaosem, czym nie widać taką zabawę. I chodziliśmy po korytarzu i zakrywaliśmy, na przykład zakładaliśmy na głowy chustki do żonglowania. Nie, teraz mnie nie widać, możemy przejść do innej sali. No i dzieci oczywiście, cała gromadka za nami przemieszcza się, że nas widać jednak. I nagle wołamy, tam podchodzimy do następnej sali, tak widzimy, że dziewczynka siedzi na łóżku i ja mówię, czy nas widać? I nic, cisza. Już widzę, że coś jest nie tak, że dziewczynka jest bardzo taka napięta w ciele i nasłuchująca. Już wiedziałam, że nie widzi. I wchodzimy do sali i mówimy, dzień dobry, przedstawiliśmy, jestem doktor recepturka, doktor Chaos. Czy możemy wejść? Mama, oczywiście, że możecie wejść. Zobacz, Zuza, kto do ciebie przyszedł. I to było fajne też, że mama wzięła jej rękę i my się do niej przybliżyliśmy, bo my nie mogliśmy, znaczy ja wiedziałam, jak się postępuje z osobami niewidzącymi, ale nie mogłam wyjść z roli, żeby to zrobić, więc idealnie, że mama do nas wyszła i wzięła jej rękę, dała na nasz nos i zobacz, kto do ciebie przyszedł. I to było niesamowite i nagle mówię, no to teraz Zuza, będziemy cię tutaj badać specjalną świnką. I też oczywiście dałam jej świnkę do rąk, żeby sobie podotykała, jak wygląda ta świnka, jakich jest rozmiarów. Potem oczywiście dźwięk do ucha, żeby posłuchała, co to się będzie działo dalej. I dotykaliśmy jej ciała, tak jak zazwyczaj świnka wędruje nad ciałem, bo takie jest badanie przechodzenia świnki, tak u niej. Po prostu dotykaliśmy nogę, dotykaliśmy rękę i ta świnka przechodziła przez całe jej ciało. I na koniec pytamy się, czy chce piosenkę. Ona tak chce. No to doktor Chaos mówi, no to co lubisz najbardziej jeść? A ona, pierogi z kapustą. I w tym momencie oczywiście śpiewaliśmy nawymiennie o pierogach z kapustą. I właśnie tak zauważyłam, że pomimo, że tak każdy z nas się wymyślał tam rymy do tej piosenki o pierogach z kapustą, to widziałam tak kątem oka, jak Zuza płacze. To był dla niej tak wzruszający moment. No i wyszliśmy z piosenką na ustach. Jeszcze mama poprosiła o wspólne zdjęcie i wyszliśmy. Tak, no czasem to chodzi o śmiech, a czasem po prostu o to, żeby być. Tak, tak. Dla jednej i dla drugiej strony jest to wzruszające, a teraz nawet dla trzeciej, bo dla mnie i dla słuchaczy na pewno też. Przecudowne te historie. Oczywiście można podpowiedzieć słuchaczom, gdzie można was znaleźć na portalach społecznościowych. Jak najbardziej. Wystarczy na Facebooku wpisać Czerwone Noski Clown w szpitalu. Można znaleźć nasz fanpage, tam można dowiedzieć się czegoś o nas, tam też co jakiś czas zamieszczamy historie, jakieś śmieszne zdjęcia z wizyt. No i zapraszamy również na naszą stronę internetową czerwonenoski.pl. Tam można się dowiedzieć, jak nas wspierać, jak śledzić nasze działania, no i kibicować nam. No.